Witam. Czy Państwo tutaj przyszli do mnie? To zapraszam, witam serdecznie, ale zaraz. Proszę ładnie wyczyć budki. No, dobra, teraz zapraszam. Chodź. Ała, kuźwa, moja śledzia. Witam w moim studiu. Dzisiaj przemierzymy ten niesamowity świat. Pokój. W mniej niż 3 sekundy. Pianki. Komputer. No to by było na tyle, tak więc możecie już iść. Nie, dobra. Spokojnie. Żeby nie było, zaraz będą hejty. Co tak szybko. Teraz na spokojnie witam jeszcze raz w moim małym pokoiku, który służy mi jako moje studio. Dokładnie tak, jak widzicie, mamy pianeczki, które tutaj fajnie wytłumiają dźwięk. Można przy okazji sobie troszeczkę, prawda, poboksować, jak się kurde człowiek zdenerwuje, że suba nie dajecie, bo lajków nie dajecie, to ja tu kuźba wyładowuję swoją frustrację. Żartuję oczywiście, ale lajka możecie zostawić, to jest bardzo fajna rzecz. Od czego byśmy tu mogli zacząć poza samym piankami? Znaczy pianki są wszędzie, to można pokazać. Tu są pianki wszędzie, look at this shit. No everywhere, kurde, tu mi zabrakło trochę kleju, także tu nie ma, ale będzie, spokojnie, będzie, wszystko będzie. Właśnie o tym mówię, ty rozumiesz to, nie? Ja nie rozumiem, dobra, nieważne. Ogólnie za kamerą jest mój braciszek, to ten tam, ja wiem, że ty się stresujesz, stary. Ja się wstydzę. I także ty się nie musisz tam pokazywać, rozumiem, jesteś brzydki, ja wiem, no urodę mam ja niestety, tak więc nie musisz się pokazywać. Zaraz wrócisz do piwnicy, także spoko. Okej, słuchaj tam. Mój fotelik, taki do niedawna, w sumie używam też od niedawna. Taki łotaki gamingowy, fajny, mogę sobie na nim się normalnie wyłożyć. Zresztą chyba pokazywałem na unboxingu. Jest taka fajna, magiczna bajka. Mogę się wyłożyć i mogę sobie leżeć. I to jest bardzo dobry, fajny, taki wygodny fotelik. Także jak prawda mi się nie chce nic nagrywać, to się po prostu wykładam, leżę i fof, nie? W ogóle ta komoda. Look at this komoda. Ta komoda jest tak stara, że nawet kuźwa nie jedna mama jest młodsza. Badumc! Nie, żartuję oczywiście, to nie chodziło o to, ale po prostu naprawdę ta komoda jest tak stara i ja jestem w szoku, że ona jeszcze się nie rozpadła tak naprawdę, ale służy mi po prostu do jakieś tam kabelki, nie będę pokazał, bo tam jest taki syf, że nie ma sensu oczywiście. Zobaczmy stanowisko! Proszę bardzo, jeden, drugi, trzeci monitor, bo oczywiście, żeby nie było, że sam jeden monitor, muszą być 3 monitory, bo potrzebuję po prostu 3 monitorów, bo jak chcę oglądać sobie porno, to na jednym monitorze tak głupio, to się odpali na 3 monitorach i będzie dobrze. Nie filmuj tego. Teraz tak, zobaczmy sobie peryferia. Peryferia mojego stanowiska, mamy tutaj myszkę, którą w sumie jakiś czas temu miałem. To była myszka Mionix, jakoś tak. Był jakiś konkursik jakiś czas temu, teraz nie pamiętam, jak to dokładnie o co dochodziło, ale po prostu jest myszurnia. Całkiem fajnie się sprawdza, pomimo wielokrotnych odcinków z klikera, mimo wszystko całkiem fajnie się sprawuje. Taka normalna, bez żadnych tam rewelacji myszka. Wystarczy, naprawdę wystarczy. Jakoś tam w sensie głowy idą, także nie jest źle. Klawiaturka. Mechaniczna, moja pierwsza klawiaturka mechaniczna w ogóle w życiu. Cicho tam komputer, ja tu pokazuję kuźwa klawiaturkę. Dosyć cicho jak na klawiaturę mechaniczną, tak więc bardzo fajna taka, bo zawsze byłem anty do klawiatury mechanicznych, aczkolwiek udało się znaleźć taką, która faktycznie jest nie za głośna. I tak jak tu właśnie, chodź, ale pokażę, patrzcie. Ona teraz jest głośna, nie? Look at this. I ona jest teraz cichutka i można znowu ją podgłosić i można znowu... I to jest magia właśnie tej klawiatury, że ona ma po prostu głośność klawiatury, można ściszyć po prostu i to jest w ogóle najlepsza rzecz na świecie. A mamy tutaj lampeczkę, która w sumie po prostu sobie stoi i świeci, ale jest fajna i ją lubię po prostu i chciałem ją pokazać.
bo czemu by nie? Dobra, monitorki, tu sobie mogę oczywiście te na przykład wyłączyć, tu jest i moje, dobra, nieważne, wszystkie są ogólnie LG-ki, ten monitor w ogóle był kupiony pierwszy, ten monitor był kupiony drugi, ten monitor był kupiony trzeci, jest fajny taki gamingowy, wiecie, 144 Hz, można fajnie sobie grać w jakieś tam właśnie Counter Strike i inne takie, więc bardzo fajnie to wszystko chadzia, no i planuję za jakiś czas ogarnąć, żeby były trzy identyczne, bo jak widzicie, no jest nierówno, a wiecie, że ja uwielbiam, jak jest wszystko symetrycznie. Jak jest nierówno, to mnie szlak po prostu trafia. Co wam mogę pokazać? Mogę wam pokazać tutaj, prawda, najnowszy nabytek, który niedawno sobie ogarnąłem, głośniczek. Bodajże Razer Leviathan się tak nazywało. Teraz dokładnie nie pamiętam, jak to tam wersja i tak dalej, ale Razer Leviathanek. Taki fajny, na dole jeszcze tam subwooferek jest, to nieważne. To bym wam coś może tutaj puścił, tylko kuźwa, nie wiem co, czekaj, ale no, prywatna playlista, to ja nic nie puszczę niestety, przepraszam bardzo, to nie będzie puszczanie muzyki, ale możecie mi wierzyć na słowo, że to dziadostwo, pomimo swojej wielkości, jest głośne jak cholera. Mamy mikrofonik oczywiście, mój mikrofonik, do którego drę ryja na każdym odcineczku, Blue Yeti wersja Black. Dlaczego wersja Black? Bo chciałem być po prostu inny niż wszyscy mieli te takie standardowe Blue Yeti, a ja chciałem mieć wersję czarną, bo lubię czarne mikrofony, w ogóle na czarnym statywie tak fajnie wygląda i tak profesjonalnie, także tak sobie to po prostu zrobiłem. I słuchaweczki, które dobrze znacie, jeszcze jakiś czas temu był prześwitujący kabelek, bo miałem tło niebieskie, teraz no tła niebieskiego nie ma, tylko jest kurna prawda kolorowe, ale sprawują się dobrze, są dosyć głośne. Jak nie miałem jeszcze głośniczków, to mnie za głośniki robiło, bo naprawdę te słuchawki są głośne jak cholera. Okularki moje, z których już aktualnie teraz na razie nie korzystam, są trochę zabrudzone, ale to nieważne, nie korzystam, ponieważ tutaj odpadła mi śrubeczka jedna i jakiś czas temu mówiliście, że dziwnie wyglądam, ale to są gamingowe okulary i w tych okularach jest plus 20 skilladów w każdej grze, także to ja wam mówię. To polecam, jak sobie coś takiego ogarniecie, bo to jest naprawdę dobra rzecz, to tak tylko wygląda, że to niby jest takie tego. Tu mamy tu, a jeszcze właśnie, bo podkładki nie pokazałem, proszę bardzo, fajna, wielka podkładeczka, taka, żeby się zmieściła i klawiatura, i myszka, i wszystko inne, tak więc naprawdę teraz jestem zadowolony, bo mam wszystko, czego chciałem, tak na dobrą sprawę. Na jednym biurku jest dosyć spore biurko, ale mieszczę się ze wszystkim, więc jest git. I teraz tak możecie powiedzieć tak, a jak wyglądają kable z tyłu? Bo pewnie masz syf. No... Po części się z wami zgadzam, po części się z wami nie zgadzam. Chodźcie, zobaczycie sami. BUM! Mamy tam masę kabli, aczkolwiek wszystkie są zrobione w ten sposób i pospinane, żeby nie było żadnego kabla na ziemi. Jest jedyny kabel od ziemi, na ziemi od internetu, no to niestety to już nie udało się za bardzo ogarnąć, ale są wszystkie ładnie tutaj ogarnięte, tutaj jest siateczka, wszystko jest wbite i nie ma żadnego kabla na ziemi, także cable management wyszedł mi dobrze. Łapka w górę za cable management. W wolnej chwili, skoro już tutaj jesteśmy, prawda, to... wam, bo mogę pokazać mój zarobisty kosz. Ten kosz przetworzył niejedną kartkę i niejedną gumę do rzucia. W wolnej chwili mamy jeszcze drugie stanowisko, które należy również do mnie, bo po co mieć jedno stanowisko, jak można mieć dwa, prawda? Także... No bardzo fajnie. Ogólnie tak, jest laptopik, Asusik, jakiś tam nie pamiętam teraz modelu, więc wam nie powiem. Jeżeli nie zapomnę, to gdzieś tam w opisie dam, ale nie obiecuję. I ogólnie są podpięte peryferia zewnętrzne, moja stara klawiaturka, która wytrzymała już nie jeden rage, nie jedną pięścią uderzoną w komputer, co ja mówię, nie wiem, nieważne. Słuchaweczki progamerskie, prawda, bo to stanowisko mi również służy do grania w CS-a, właśnie jak tam się montuje jakiś odcinek, renderuje, bla bla bla, to tu sobie mogę, prawda, grać, więc powiedzmy takie oddzielne stanowisko, na chillku, można sobie siąść, można sobie pograć, jest bardzo fajnie, to mój stary w ogóle fotelik, look at this. Pamiętacie ten fotel? Nie jeden kuźwa film na nim już nagrywałem normalnie, już pozdzierany w mordę kopany, ale jest dobry mimo wszystko i nie chcę mi go wyrzucać, więc po prostu go nie wyrzucam i sobie tutaj stoi w moim pokoiku i... No i tyle, no i go nie wyrzucę, no nie ma opcji w ogóle, no. Światła, bo światła wam nie pokazywałem, światła są oczywiście, światła muszą być, żeby prawda, oświetlić siebie, żeby to wszystko lepiej wyglądało. To gdzie byłem ja, nieważne. I co wam tu jeszcze mogę pokazać? Nic wam tu nie mogę pokazać, tylko nie nudy takie, wiecie, no... Co ja tu wam mogę mówić? Lampy, kurde, są, świecą, wiszą. Ja bym je najchętniej uciął, urwał, no, nieważne, nic z nimi nie zrobię. Na razie.
chociaż sobie zmienię jakiś żyrandul, może inne rzeczy. Jeszcze pokmini. Co by tu? A, miałem wam pokazywać, jak ja tutaj pracuję i w ogóle, ale to pomyślałem, że zrobię oddzielny po prostu odcinek, oddzielny filmik po prostu, jak tam sobie montuję, jakich programów używam, bla, 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 etc., etc., żebyście wszystko ogarnęli sobie sami. Nie mam więcej nic do powiedzenia, więc ja bym się po prostu zdziemnął. Ja się po prostu zdziemnę. I dla mnie to jest wystarczająco takie. Jeszcze nie zrobiłem końcówki. Nie zrobiłem końcówki! W takim razie pamiętajcie oczywiście, żeby wbijać na Facebooki, Instagramy, wszystkie social media, patrzcie, tak. Tu jest Facebook, tu jest Instagram, tu jest kuźwa koszulki czy jakieś inne, nie pamiętam co to kuźwa było. Tu jest jeszcze subskrypcja, wyskakuje od dołu, kiedyś się tutaj macie subskrypcję, gdzieś nie, tutaj, o, tu macie subskrypcję. Łapkę w górę oczywiście możecie zostawić. I to tyle, możecie spadać. Do widzenia. Nie ma mnie. Nie widzicie mnie. Nie. A teraz już tak na poważnie, trzymajcie się i do następnego razu. Pa, pa, do widzenia, a ja idę sobie oglądać, robić filmy, nieważne.